Za oknem widać piękne słońce. Nie wszyscy zdążyli się przygotować do tego, że z zimy zrobiło się nagłe lato. Co możemy zrobić w domu, w warunkach domowych, kiedy już dojdzie do tego poparzenia? Jeżeli mamy poparzenie pierwszego stopnia, czyli nie ma wysięków ropnych, nie mamy drgawek, nic się poważnego nie dzieje, tylko skóra jest zaczerwieniona i wszystko nas szczypie, możemy sięgnąć po domowe środki. Na przykład jest to ogórek bądź aloes. Możemy też schładzać się prysznicem lub kąpielą. Musi być to woda chłodna, ale nie bardzo zimna też, żeby nie doszło do szoku termicznego. Więc takie leciutkie polewanie wody powinno dać nam sporą ulgę. Dużo ludzi mówi o takich spożywczych środkach jak kefiry, jogurty. Nie do końca jestem za tym, choć niektórzy twierdzą, że daje to efekt pożądany. Natomiast przy tych oparzeniach już mocniejszych to się zetnie nam na skórze i będzie nas mocno ciągnęło. Więc zamiast tego polecam udać się do apteki i kupić preparaty typu pianka, mleczko czy balsam z substancjami łagodzącymi takie poparzenia. Jest to m.in. allantoina, depantenol czy aloes. Należy też pamiętać o tym, żeby skórę nawilżać, ale nie natłuszczać, dlatego że jeżeli natłuścimy ją, temperatura nie będzie się wyrównywać, no i zaszkodzimy sobie jeszcze bardziej. Jeżeli naszemu poparzeniu towarzyszą drgawki, czujemy się osłabieni, a także widzimy bąble i płyn surowiczy, niezbędny jest kontakt z lekarzem. W tej sytuacji on określi profesjonalnie, jaki to jest stopień poparzenia i co możemy dalej z tym robić. Pianki czy aloes, bądź nawet kefir w warunkach domowych niewiele nam dadzą. Idąc w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć skutki, powinniśmy naprawdę chronić się przed słońcem. Przede wszystkim zalecam niewychodzenie na dwór, jeżeli nie musimy tego robić, od godziny 11 do 15, kiedy to słońce jest naprawdę najbardziej ostre. Fotoprotekcja 30-50, 30 jest absolutnym minimum. Filtr SPF 15, który mamy w kosmetykach, głównie w podkładach, absolutnie nie jest wystarczający przy obecnych temperaturach. Co jeszcze? Czapki, zasłaniamy w ogóle swoje ciało. Lepiej chodzić w ciuchach, długich rękawach, długich spodniach czy sukienkach, ale przewiewnych, żebyśmy też nie pocili, nie przegrzewali się nadmiernie. Nie możemy zapomnieć o tym, że fotostarzenie się skóry zaczyna się już od wczesnych lat dzieciństwa. Dlatego chrońmy nasze dzieci, chodźmy z nimi na spacerach w cieniu i ubierajmy je odpowiednio, a także nakładajmy filtr co 2 godziny. Nie nakładajmy go rano i nie myślmy, że to nam da protekcję przez cały dzień.